Szymon Kołecki, tuż po konferencji prasowej TV Puls, PLMA. Przede wszystkim chciałem zapytać o ten moment na początku. No, to był taki moment, który troszeczkę skradł tego blasku tutaj na konferencji prasowej. Co tak naprawdę się stało? Co takiego naprawdę powiedziałeś Marcinowi Neymanowi, że aż musiał to skomentować publicznie? Nie potrafię sobie przypomnieć, nigdy nikogo nie obrażałem, na pewno nie ze sztuk walki. Jestem nowym zawodnikiem w tej dziedzinie sportu i najgłupsze, co by mogło być, to żebym kogoś obrażał. Natomiast powiedziałem, że nie ma raczej możliwości, żebyśmy walczyli wspólnie i nie biorę pod uwagę, być może to go uraziło. Niemniej jednak Marcin jest chyba typem po prostu takiego zawodnika, który musi wywołać jakieś emocje, żeby na niego została zwrócona uwaga na konferencji. Takich dzisiaj też emocji szukał. Mhm. Taki częstochowski zawadiacha. Powiedz, jak dotychczasowe treningi, w czym ty naprawdę się czujesz lepiej, czy wolisz przysłowiowo łapać i rzucać, czy uderzać? Trudno powiedzieć, to zależy z kim ćwiczę, bo tu jest przekrój zawodników, niektórzy wolą walczyć w stójce, tak jak Marian, inni wolą w parterze, no to zależy z kim robię, no jeżeli robię z zapaśnikami, to wiadomo, że mnie wywracają w pięciominutowej rundzie. Trudno jest Marcina Naruszkę na przykład obalić, z nim w klinczu jest bardzo trudno walczyć, także różne są płaszczyzny i zależy jaki jest przeciwnik na danym zadaniu. Natomiast no, ja liczę na to i mam nadzieję, że moi przeciwnicy, z którymi będę walczył na najbliższych galach, nie będą tak mocni jak Marcin Naruszka czy Marian Ziółkowski. Powiedzmy, nie będą mieli takich umiejętności jak na swoje kategorie wagowe. I że będę potrafił i w stójce, i będę potrafił obalić, i będę potrafił skontrolować w parterze, bo oczywiście nad wszystkim pracujemy. Czy byłeś przedmiotem takiego, powiedzmy, testu, no bo przyszedłeś, prawda, jako medalista z Igrzysk Olimpijskich, ktoś zupełnie nowy w towarzystwie tak naprawdę. I czy wiesz, no chłopaki chcieli cię trochę przetestować na początku, albo pokazać ci, z czym to się je. To jest męski sport. Oczywiście. Jest tutaj, no myślę, około 15 takich dobrych zawodników, zawodowców, którzy trenują na co dzień i zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał udowodnić swoją wyższość. Natomiast zdecydowana większość podchodzi z dużym wyrozumieniem. Jak sparujemy, sparingi są 2 razy w tygodniu, to oczywiście oni robią swoje, ale dają mi się też uczyć. Podchodzą z taką uwagą do mnie i nawet jeśli nie w trakcie sparingu, to zaraz po zakończeniu rundy mówią mi o błędach, o rzeczach, które robię i ja je staram się poprawiać. Także na atmosferę trafiłem doskonałą. Nie wiem, czy to trener pilnuje tego, żeby oni mi nie zrobili za dużej krzywdy, czy oni mają już takie podejście również trenerskie, bo pewnie większość z nich prowadzi swoje zajęcia indywidualne, a kiedyś będą trenerami i muszę powiedzieć, że to się sprawdza, bo z każdym treningiem się rozwijam również dzięki im. Chociaż sparingi oczywiście są twarde, jak powiedziałeś, to jest męski sport i to nie może być macanie i klepanie, oni muszą mi uderzyć i klepnąć i wywalić konkretnie i co robią, ale dzięki temu też ja się uczę, a w trakcie jeszcze dodatkowo oni zwracają mi uwagę na błędy takie jawne, które popełniam. A jak zareagował na początku twój organizm? Miałeś za sobą lata treningów, zupełnie innych treningów, później okres papierkowej roboty, prawda, w związku, no i nagle coś takiego. Czy miałeś moment, że chciałeś powiedzieć, kurczę, co ja tu robię? Niewątpliwie moje doświadczenie zawodowego sportowca tutaj było pomocne, bo raz, że ja wiedziałem, jak się wprowadzać w trening, a dwa, że wiele lat kontuzji i przerw treningu i powrotu do tego treningu nauczyło mnie, jak stopniować to obciążenie treningowe i dla organizmu. Oczywiście ja jeszcze nie jestem zaadoptowany, to dopiero minęło 4 miesiące, jak ja ćwiczę. Jeszcze zawsze po treningu, zwłaszcza mocnym, czy sparingu, czy naprawdę takim zadaniowym, jak ostygnę, to jeszcze stawy skokowe, łydki czy kolana, to wszystko jeszcze jest bardzo sztywne i rano czasami ciężko mi się jeszcze rozruszać. I to niewątpliwie jeszcze parę miesięcy potrwa, ale dlatego też nie zwiększam tych jednostek treningowych, robię tyle, ile na razie pozwala mi organizm. Słucham tego organizmu i kiedy już jest dosyć mocno zmęczony, to lepiej trochę odpuścić, ale generalnie plany treningowe, jakie założyliśmy, daję radę je wykonać i jakby nie potrzebuję niczego zmniejszać. I dzięki temu ten organizm się jakoś trzyma. Na koniec muszę zapytać, bo być może przyszedłeś do tego sportu, do profesjonalnej ligi w takim złotym okresie, bo jest właśnie nowa umowa telewizyjna z telewizją, która ma duży zasięg. I czy to gdzieś tam dla ciebie jest też taki właśnie taka motywacja dodatkowa? Znaczy ja się bardzo cieszę, że PLMA się rozwija i podpisało umowę z telewizją Puls, że na otwartej antenie będzie można oglądać galę. Liczę na dużą publiczność. Mam nadzieję, że moja osoba też się przyczyniła do tego, że ta umowa została podpisana i
Zawsze jest lepiej startować w wydarzeniu sportowym, które jest oglądane przez szerokie rzesze kibiców, aniżeli tylko przez tych, którzy są na sali. Ja się z tego bardzo cieszę. Jest to również motywujące do tego, żeby trenować ciężej, bo oczywiście im więcej osób ogląda, tym plama będzie, którą ewentualnie można dać, mniej wybaczalna, a ja bym sobie tego nie wybaczył, żeby zawieść takie grono kibiców. A czy telewizja Puls miała na to wpływ, że podpisałeś z profesjonalną ligą właśnie kontrakt na kilka pojedynków, bo było tam ponoć więcej tych ofert? Czy ofert było co najmniej kilka, natomiast ja podpisałem umowę z PLMMA, zanim PLMMA podpisał umowę z telewizją Puls. Także porozumiałem się z Pawłem i z Mirkiem na trzy gale się z nimi związałem. Głównym argumentem dla mnie było to, że dzięki temu, że trener, który mnie prowadzi, jest organizatorem gali, będzie umiał stopniowo dobierać mi też przeciwników, nie rzucić mnie na głęboką wodę, bo przecież to nie czarujmy się. Gdybym ja miał wyjść takim pełnym zawodowcem 4 marca i się z nim bić, to on w minutę by mi wybił, czy nie wiem, czy w 5 MMA z głowy, a przecież nie o to chodzi. Ja chcę trenować i się rozwijać i dzięki temu, że organizatorem jest ten sam człowiek, który jest moim trenerem, będzie umiał to, mam nadzieję, rozsądnie robić. Super, w takim razie widzimy się 4 marca. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Wzajemnie.